Witam, dzień dobry. Dzisiaj trzy zachowania, dzięki którym kobiety będą tobą o wiele bardziej zainteresowane, także polecam słuchać, oglądać, bo to działa. A na końcu przygotowałem dla ciebie niespodziankę, dlatego obejrzyj ten materiał do samego końca. Pierwsze zachowanie, które powoduje, że kobiety robią się bardzo zdecydowane odnośnie tego, co z nią robisz, jak z nią działasz, tak? To jest oczywiście twoja subkomunikacja i pewność siebie. Jak ty jesteś pewny siebie, to kobieta też się robi pewna siebie, że chce coś z tobą zrobić. Podam ci przykład. Jeśli zabierasz się za budowę dotyku z dziewczyną w taki sposób, że powolutku próbujesz ją za rękę złapać, robisz to tak nieśmiało, tak nieelegancko, tak nieszarmancko, no to oczywiście kobieta wyczuwa, że coś jest nie tak. Ale jeśli położysz swoją dłoń w taki pewny siebie sposób na niej, zauważysz, że nawet ten ruch taki pewny siebie, zdecydowany, powoduje w dziewczynie emocje, a ona cała po prostu wylewa z siebie te doznania w twoim kierunku, oczywiście uśmiechając się, śmiejąc się i pokazując ogólne zainteresowanie. Tak więc to jest bardzo ważne, żeby pokazywać pewność siebie połączoną ze zdecydowaniem, bo wtedy kobieta też będzie zdecydowana, że chce coś z tobą zrobić. I to wynika z jednej prostej rzeczy. Im bardziej flegmatycznie zabierasz się do pocałunku, do propozycji spotkania, do tego, żeby dziewczynie zaproponować, możesz mi wpisać swój numer telefonu, to ona widzi po tobie, że coś nie gra, to po pierwsze, a po drugie zaczyna się logicznie zastanawiać, zaczyna logicznie analizować, czy w ogóle jest sens się z tobą spotykać i bardzo często dochodzi do niekorzystnych wniosków. Dlatego jeśli nie chcesz, żeby kobieta wchodziła w ten proces myślowy, czy warto się z tobą jeszcze spotkać, czy to wszystko ma sens, to działaj szybko, zdecydowanie, w pewny siebie sposób, bo wtedy też dziewczyny nie będą miały chwili zawahania, żeby się zablokować, czy żeby powiedzieć ci nie. I na ogół to często widać, kiedy całujesz dziewczynę, jeśli ty się zbliżasz do kobiety, za bardzo się wahasz, żeby ją pocałować, nawet prosisz o ten pocałunek, może byś mi dała buziaka, no to często dziewczyny obracają to wszystko w stronę manipulacji, o chciałbyś, żebym cię pocałowała i nie jestem taka. No i oczywiście ty czujesz się winny całej sytuacji, prosisz o ten pocałunek, upokarzasz się przy dziewczynie, a ona ma cię gdzieś. Tak to właśnie wygląda, także zawsze pamiętaj, żeby być pewnym siebie i zdecydowanym, bo to wyzwala pewność siebie i zdecydowanie odnośnie właśnie waszej relacji tutaj u kobiety. Kolejny element, który często wpływa na zdecydowanie u kobiety, to jest twoja pozytywna energia. Nawet nie wiesz, ile razy przechodziłem blokady kobiet, kiedy one mówiły nie, a ja mówiłem, nie wolno mi mówić nie. I one się śmiały, tak? Albo dziewczyna zabiera moje ręce, mówi, nie dotykaj mnie, tak? I się uśmiechała. A ja do niej, nie wolno zabierać moich rączek. I się śmiała. I emocje. Ona mówi nie, a ja emocje, emocje, emocje. No i w ten sposób dochodziło do pocałunku. To właśnie tak działa. Ale kiedy ty się zamykasz na to, co mówi dziewczyna, ona ci powie, nie znamy się na tyle, czy możesz zabrać tą rękę, ale się uśmiecha i ty się blokujesz, wstydzisz, krępujesz. Widzi po tobie generalnie to, że się denerwujesz, jesteś zbyt mało wyluzowany, ona w życiu nie będzie skłonna do tego, żeby ci pozwolić na więcej, bo już jakby łatwo interpretuje po twoim zachowaniu, że nie jesteś facetem, który będzie dla niej odpowiedni. Także jeśli kobieta ci odmawia, po prostu powinieneś pokazać absolutne poczucie luzu, takiej błogości, uśmiechu. Ona ci mówi, mam chłopaka, a ty masz chłopaka? Rozumiesz? Widzisz tą energię po mnie? I nawet nie chodzi o to, czy ja to dobrze tutaj odwzorowałem teraz, czy nie, bo to robię wszystko na poczekaniu, nagrywam ten film, ale chodzi o to, żeby ona zauważyła po tobie, że ciebie to totalnie nie obchodzi, co ona mówi, tylko i tak robisz swoje, pozytywnie się uśmiechając, wierząc w siebie i oczywiście przechodząc od punktu A do punktu B, do punktu C, w taki sposób, że ją zdobywasz. I wtedy to wszystko działa. Dokładnie tak samo jest z sytuacjami, kiedy kobieta się waha, czy się z tobą spotkać, mówi, no nie wiem, czy się zobaczymy w piątek, wiesz, tam mam jutro lekcję do 15, potem idę na zakupy i właśnie wtedy ona czeka na ten luz, tak? Wtedy możesz takiej dziewczynie powiedzieć, tylko nie mów mi, że będziesz robiła zakupy,
przez 4 godziny. To jest bardzo, bardzo trudna sprawa. Potrzebujesz do tego pomocnika. I się śmiejesz, i ona się śmieje, tak? Ha, 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 hi, 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 spotykacie się, dlatego że poczuła ten luz. Że w ogóle się nie obawiałeś tego, co ona ci odpowie, tylko prowadziłeś kobietę emocjonalnie i dzięki temu kobiety będą bardziej zdecydowane na to, co mają z tobą robić. Kolejny przykład. Dziewczyna nie chce wejść do twojego mieszkania, nie chce wyjść z imprezy do twojego lokum czy hotelu. Dokładnie to samo. Nie słuchasz dziewczyny, tylko łapiesz ją za dłoń, obracasz ją dookoła jej własnej osi, ona się śmieje, rozmawiacie i mówisz jej, jak ty potrafisz tańczyć. Nie mówiłaś, że jesteś instruktorką tańca. Ona, ha, 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 nie jestem, tak? I ty znowu, kółeczko, ona znowu się śmieje, tak? Obracasz się dookoła. I za chwilę mówisz, okej, to wyjdźmy. I wychodzi, dlatego że poczuła ten luz, emocje. I nie koncentruje się na tym, dlaczego nie, na logicznych argumentach, które oczywiście prowadzą do bzdurnych, logicznych wniosków. A jak kobieta za dużo myśli, to sama sobie wyszukuje problemy. Tak to właśnie działa, drogi kolego, więc uważaj na to, co mówię w tym filmie. No i kolejny częsty błąd to jest to, że wy za dużo myślicie na temat błędów, które popełniacie. Czyli próbujesz dotknąć dziewczynę, tam ten dotyk wszedł i teraz sobie myślisz, czy ja robię dobrze, czy się to podoba. I już wtedy zaczynasz się spinać, tak? To jest często połączone z tym drugim tutaj wnioskiem z tego filmu, ale bardzo często też jest tak, że uprawiasz seks z kobietą i myślisz sobie, czy dobrze to robisz, znowu robisz to nieodpowiednio, bo się nie koncentrujesz na tym, co cię kręci, co cię podnieca, tylko myślisz o tym, co ją podnieca za bardzo. W efekcie jesteś coraz bardziej przymilający i poświęcający się dla kobiety. Tak to działa. Dokładnie to samo przed pocałunkiem, przed wzięciem numeru. Kiedy zaproponować ten numer? Stresujesz się, myślisz o tym numerze, w efekcie robisz się potrzebujący, nerwowy, zestresowany i kobieta to widzi. To jest bardzo ważny element, który wpływa na jakość waszej komunikacji. Po prostu czasami mógłbym stwierdzić, totalny debil, niemyślący, z uśmiechem na twarzy, będzie miał lepsze efekty z kobietami niż facet, który za dużo myśli, kombinuje, analizuje. Tak to właśnie niejednokrotnie działa, także wyciągnij wnioski z tego filmu i często naprawdę warto działać bez zawahania, tu i teraz. Kobieta ci mówi, nie mam czasu się spotkać, a ty jej mówisz, okej, to i tak znajdziemy czas, dobra, wpisuj, nie? I ci wpiszę ten numer, ponieważ ją zdominowałeś, ponieważ nie myślałeś za bardzo o tym, czy to się uda, tylko to zrobiłeś. Pociągnąłeś tą znajomość do przodu. Czasami to jest aż tak łatwe, a dla niektórych tak trudne, no bo jesteście wychowani nieraz w toksycznych środowiskach, matka ci zabraniała wszystkiego od dziecka, mówiła ci, że kobiety trzeba o wszystko prosić i potem ty te wszystkie schematy przekładasz na no, dorosłe kobiety, które chcesz zdobyć i one odkrywają, że twoje zachowanie jest totalnie nieatrakcyjne. Przemyśl to wszystko, jak się podoba, łapeczkę do góry mi zostaw. Przypominam, tylko do dzisiaj do północy pakiet 17 kursów z tego roku. Najlepsze szkolenia, jakie zrobiłem, 70% taniej tylko do dzisiaj do północy. Pobierz to wszystko taniej, dlatego że to jest ostatnia promocja na te kursy i więcej nie będziesz w stanie kupić tego wszystkiego za takie pieniądze, więc myślę, że warto skorzystać, bo dzisiaj o północy usuwam tą stronę. promocja.uwodzeniewdzień.pl Pakiet 17 kursów, 70% taniej, tylko do dzisiaj do północy. Genialna wiedza, ponad 120 godzin nagrań, filmów, jak zdobywać, jak uwodzić kobiety, jak je czarować, jak emocjonalnie rozmawiać, jak uwodzić najpiękniejsze kobiety, jak być dobrym w łóżku i nie tylko, jak kontrolować wytrysk i jak zarządzać emocjami kobiety. Tego wszystkiego dowiesz się z tego pakietu. Pełna, kompletna wiedza, która rozwiąże twoje problemy z kobietami. 70% taniej, tylko do dzisiaj do północy. Korzystaj, bo o północy kasuję tą stronę i już nigdy w życiu nie pobierzesz tych kursów za takie pieniądze. Twoja wola, twoja decyzja. promocja.uwodzeniewdzień.pl Podejmij decyzję, która sprawi, że będziesz miał lepsze życie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!